Moi drodzy, prawdopodobnie zastanawiacie się, dlaczego jesteśmy ubrani jak naukowcy, a moja kuchnia przypomina bardziej dzisiaj laboratorium niż klasyczne wnętrze, w którym na co dzień występuję. To wszystko ze względu na wyjątkowego gościa, którym jest Dawid Myśliwiec, prowadzący kanał na YouTubie, uwaga, Naukowy Bełkot. Zgadza się, dzień dobry. Oraz związane jest to także z tematem dzisiejszego odcinka. Będziemy mówili, moi drodzy, o tym, jak je nasz mózg i czy możemy nasz mózg oszukać. Pierwsze pytanie do pana doktora, stąd te stroje. Panie doktorze, czy możemy oszukać nasz mózg? Zawsze. Może nie tak często, jak mózg oszukuje nas, ale zawsze. I my tego dzisiaj dowiedziemy. Od kuchni. Moi drodzy, to ciasteczko. Od razu wam wyjaśniam, z czego jest zrobione. Z tego. Dawid już wie. A wy, czas, żebyście się dowiedzieli. A ciastko jest zrobione z tego, co mam w misce, czyli z proszku. Może łyżką pokażę. I jest to proszek, który nazywamy maltodekstryną. I teraz spokojnie, żebyście, ci, którzy nie wiedzą, bo być może siedzą też, którzy wiedzą, ale ci, którzy nie wiedzą, to jest produkt naturalny. Naturalny, uzyskiwany ze skrobi. Wielocukier, czyli składa, to jest taki polimer, czyli kilka elementów, które się ze sobą łączą, takich dosyć podobnych albo wręcz podobnych. Powstały właśnie z hydrolizy skrobi. I teraz, moi drodzy, zadanie dla pana doktora, który, jak sam mówi, lubi bardziej piec niż gotować. Tak jest? Tak jest. Znaczy, jeżeli cokolwiek mi wychodzi, to bardziej pieczenie niż gotowanie, może o tak. To teraz upieczesz ciastka, ale bez używania energii cieplnej, wykorzystując tylko siłę swoich mięśni. Proszę. Proszę. Dobra. Cyk. Mieszamy po prostu olej z maltodekstryną, doprawiając odrobiną cukru pudru. Mów stop. Stop. Jemy najpierw oczami, to nasz mózg nam coś sugeruje? Myślę, że takim poetyckim ujęciem tego będzie, że mózg działa bardzo często na zasadzie przeszłych wspomnień. My jesteśmy tak naprawdę sumą naszych wspomnień. Mhm. Jeżeli jakąś fakturę, strukturę, czy to, jak to organoleptycznie w ustach smakuje, kojarzymy z czymś innym, no to można powiedzieć, że jemy tymi innymi zmysłami, nie tylko zmysłem smaku, czyli na przykład dotyk, struktura, aromat. Pomijając oczywiście, że jak jesteśmy głodni, to można to rozumieć jeszcze inaczej, że sobie po prostu więcej na talerz nałożymy. Mhm. No to jest ten pierwszy element, który bardzo często dzisiaj podkreślamy, że jedząc oczami, mówi się, że głód jest najlepszym kucharzem. Wtedy nam wszystko smakuje, bo działają zupełnie inne bodźce. Czy możemy wytrenować w takim razie mózg do tego, żeby nie wariował? Myślę, że to jest tak jak ze wszystkimi w zasadzie cechami i rzeczami w nauce, to znaczy to skomplikowane i to jest suma predyspozycji plus doświadczenia. Jeżeli ktoś ma predyspozycję, to być może przyjdzie mu to łatwo. Zobaczcie, teraz to ma dopiero widać jaki kolor. I o to chodzi też w szeroko rozumianej kuchni molekularnej. Pamiętajcie, to jest pierwszy element, który warto zapamiętać. Nie boimy się tego stwierdzenia. To jest chemia, ale bardzo przyjemna, to jest chemia, ale bardzo użytkowa, to jest chemia organiczna, no bo też jak gdyby ty ze swojego doświadczenia, jak możesz powiedzieć, bo przygotowywaliśmy się do tego odcinka, te wszystkie elementy w kuchni molekularnej są elementami naturalnymi. Jeżeli nie naturalnymi, to inspirowanymi naturą, no bo tutaj, jeżeli możemy się o jakąś dydaktykę pokusić, że element, jeżeli coś jest identyczne z naturalnym, to wcale nie znaczy, że to nie jest produkt, który jest zaczerpnięty z natury, tylko po prostu sposób uzyskania tego jest inny, więc coś może nie być wyciągnięte z jakiejś rośliny, ale jednocześnie chemicznie być tym samym dokładnie, co wyciągnięte z rośliny. I teraz co? Myślę, że jeszcze? Jeszcze? Możemy zrobić test lepkości, czy to już się da ulepić i sprasować, czy nie? Klei się? Moglibyśmy zrobić takie szare kluski. No to teraz ewidentnie. Dawaj. Jedziemy z kubeczką tutaj. Wszystko na jedną kubkę? No taką wysyp większą, żebyśmy przynajmniej jedno ciasteczko zrobili. Zobaczymy, czy się... Okej, okay. Jeszcze trochę? Jeszcze. Dobra, będzie. Proszę. I teraz, moi drodzy, trzeba to tylko odpowiednio uformować. Możecie włożyć nawet w tortownicę i przykryć drugą tortownicą. Czymś to przyciśniemy talerzykiem. Ponieważ sprawa jest absolutnie banalnie prosta. W połączeniu z maltodekstryną olej się ładnie klei. Nie musimy nic więcej robić. Kruchość ciasteczka, jego zapach i aromat w 100% oddaje to, co najpiękniejsze ma olej, czyli smak i zapach. I też kolor, który tu widzicie, jest absolutnie kolorem naturalnym. Dlaczego niektórzy kochają kolendrę, tak jak ja, a inni jej po prostu nienawidzą? Nasze wspomnienia jak najbardziej mogą mieć z tym związek. Zresztą to nie tylko smaki, no zapachem pamiętamy,
też zapach akurat z kuchnią jest mocno związany też. Więc pamiętamy zmysłami, jeżeli coś nam się źle kojarzy, z jakiegokolwiek powodu, nie wiem, jako dziecko w nas wmuszano coś, my nie chcieliśmy tego jeść, no to potem podobny aromat, podobny smak może nam przywodzić te negatywne emocje. Im silniejsza emocja, tym silniejsze skojarzenie. To ci mogę na pewno powiedzieć, to się nazywa efekt lampy błyskowej. Wspomniałeś o jednej rzeczy, bardzo ważnej, że pewne aromaty, pewne smaki przywołują nam wspomnienia z dzieciństwa. Ten tak zwany efekt lampy błyskowej, to znaczy niektórym wydarzeniom z naszej przeszłości towarzyszyły bardzo mocne emocje. Nasz mózg bardzo mocne emocje kojarzy, tak w dużym cudzysłowie, z tym, że trzeba to dobrze zapamiętać. No a jeżeli przy tych emocjach był jakiś zapach, aromat, smak, nie wiem, nawet coś, jeżeli chodzi o konsystencję, czy wspomnienie, wydarzenie, no to bardzo dobrze potem to zapamiętujemy, albo inaczej. Bardzo łatwo jest nam sobie przypomnieć dużo szczegółów, bo jeszcze pamięć potrafi nas po drodze oszukać, ale to może tak. A my spróbujemy, moi drodzy, oszukać pamięć. Teraz. Za pomocą kuchni, za pomocą tych wspomnień, które być może każdy z was ma. Bo któż nie pamięta z dzieciństwa cieplutkiego, gorącego, z kluseczkami delikatnymi rosołu? To są miłe wspomnienia. Zdecydowanie tak. Albo zupka pomidorowa, taka kremowa, z tymi samymi kluseczkami. No jako dziecko to mniej, ja osobiście. Nie lubiłeś? Nie, ale jako dorosły z kolei się nauczyłem. To spróbujemy oszukać ciebie jako dziecko i jako dorosłego. Bowiem, moi drodzy, mam tutaj, zupełnie przypadkiem, jakbyś mógł dźwignąć oczywiście kuchenne narzędzie pod tytułem dzbanuszek, w którym jest pierwszym rosoł, klasyczny, z dobrej wiejskiej kurki, zrobiony rosołek. Na warzywkach nawet ładnie pachnie. Zgadza się. I zupka pomidorowa. Z ryżem, tak? Zmielonym ryżem. Zmielony ryż. Zmielony ryż, bo może trzyma, jak lubisz rosół, to jedz to, żebyśmy oszukali twoje wspomnienie. Mi się zupa pomidorowa naprawdę dobrze z dzieciństwem kojarzy. Taki oto dzbanuszek zupki pomidorowej. Dzbanuszek dobrego, klasycznego, tradycyjnego rosołu zamienimy na danie, które będzie jasno deklarowało swoim wyglądem, że należy do kategorii deserów. Wykorzystamy do tego ciekły azot. Robimy lody z rosołu i zupy pomidorowej. Dawaj, wlewamy. Już wlewamy, tak? Tak, lejemy. Okulary też mamy, żeby nie było. Okulary tak. Żeby żaden behapowiec nie płakał, jak będzie to oglądał. Ciekły azot, czyli jakbyśmy mogli tak z punktu widzenia naukowego wyjaśnić wszystkim? Większość powietrza skroplona, tylko że ciekły azot ma bardzo niską temperaturę, więc tutaj mamy takie minus 170 stopni Celsjusza solidne. Które w warunkach takich, jakie panują w tym pomieszczeniu, zaczyna się gotować. On cały czas się gotuje. Jest strasznie gorący dla tego azotu, on by chciał wyparować, zresztą to można zobaczyć, jak się dmuchnie. Proszę. Taka jest różnica temperatur? To jest para z naszych oddechów. To nie jest azot, ten dym to po prostu chmura się zrobiła z wilgoci w naszych oddechach, tylko po prostu to jest tak zimno, że ta woda momentalnie się skrapla. Na pewno możecie się tym poparzyć, choć to bardzo zimne i to dziwnie brzmi, to pamiętajcie, że możecie się azotem bardzo mocno poparzyć, tak jakbyście przyłożyli język do zamrożonej barierki, pewnie nie raz to będąc dziećmi, bo wszyscy to robili. Więc teraz, wlewając małymi porcjami azocik, pilnując naszych oczu, zamrażamy, jednocześnie wywołując bardzo przyjemny efekt konsystencji mazistej, rozbijamy to po prostu trzepaczką na małe struktury. Pamiętajcie, że im więcej tłuszczu w takiej mieszaninie, jeżeli byśmy tę zupkę na przykład doprawili oliwą, lody będą bardziej maziste. No to jest ta stara zasada, która mówi o tym, że bardziej kremowe, więcej tłuszczu. Jeżeli nie ma tłuszczu, zrobi się z tego sorbecik. Raczej tak. Rosół ma niewielką ilość tłuszczyku, więc będzie taki naprawdę sorbecik. Pomidorową od razu doprawię. Mogę? Droga wolna, to jest twoja kuchnia. Zrobimy kremowe lody z pomidorówki, pachnące oliwą. Okazuje się, że kuchnia molekularna jest po to, żeby wydobyć wszystko to, co w produktach naturalnych jest dobre. Intensyfikacja smaku, aromatu. Czyli już, tak? Tak, jedziemy. No jak widzicie, nawet schłodzona zupka pomidorowa jest za gorąca dla tego azotu, więc musimy małymi porcjami dolewać, trzymając się zasady tej, że również z ochłodzeniem. A tu jest ponad 170 stopni. Jeżeli ktoś przypadkiem by to robił w szklanym naczyniu, no to różnica temperatur może sprawić, że to szkło nie wytrzyma, więc raczej metal, jeżeli już. Tak jest. Ale wtedy trzeba ostrożnie z uchwytem. Pilnujemy. Tu paruje, o. I będzie, zobacz, już widać jak, o, zaraz para zniknie, trzymaj, trzymaj, o, widzisz? No jest już taki solidny sorbecik. No,
Tak, żeby wiesz co, mocno się schłodził, bo jakby zrobimy... Tak. To taka bardziej granita niż sorbecik. U mnie już. To co, zdejmujemy? Zdejmujemy. Jeszcze są dwie rzeczy, które mógłbym powiedzieć, tak z punktu widzenia chemika o azocie. Po pierwsze, to jest gaz słabo reaktywny, czyli on tutaj nie zmienia składu chemicznego potraw. Brawo. A po drugie, ma tę piękną właściwość, że wyparowuje i nie trzeba go potem usuwać, tylko sam się usuwa. W kuchni, moi drodzy, zaczęto używać azotu chociażby do tego samego, do czego kiedyś wykorzystywano flambirowanie na sali przy gościach, żeby wywołać ten efekt słynny wow, zaskoczenia gościa. Flambirowano pewne rzeczy, czyli podpalano alkohol. Teraz na równi z flambirowaniem stoi właśnie robienie azotu, pianek, mrożonej bezy, bo wystarczy podbić śmietanę czy białka jaja, zamrozić azotem i macie gotową, tylko że mrożoną bezę. I o to tak naprawdę chodzi. A chodzi też o to, by nasz mózg w ogóle nie kojarzył tego z rosołem czy z zupą. Dlatego takie oto Pucharki. I teraz spróbujemy wyłożyć, by dopełnić dzieła, by wyglądało to jak deserek, troszkę syropu, ale nie słodkiego, a tego, który tam trafił do środka, czyli dobrej jakości oliwy. Robimy granitę, czyli sproszkowany, zamrożony płyn, połamany na małe kryształy, który jest bardzo przyjemny w jedzeniu, który kojarzy się rzeczywiście z puchem, kojarzy się z pierwszym śniegiem. Dobra, w dłoń. I oto, moi drodzy, macie dania, które znacie z dzieciństwa być może, jedno albo drugie. Dania, które nasz mózg postrzega, czy też kojarzy z przyjemnymi No nie w tej formie emocjami. Na pewno. No właśnie. W tej formie to jest taki tajemniczy deser. Zapach trochę zdradza jeszcze ciągle, mimo że taki zimny. A powiedz, jakbyś wiedział inaczej, z twojego doświadczenia, czy potrafilibyśmy oszukać mózg, czyli jak ktoś by tego spróbował, choć zna ten smak dzieciństwa, dobrze zna, mamy zweryfikowaną osobę, która jadała przez całe swoje dzieciństwo zupę pomidorową i tak tę zupę podajemy, czy jedząc ją... To musiałbym spróbować. Tak? Tak. Tylko uczciwie. Uczciwie ci powiem, czy mógłbyś mnie jakoś tutaj przekonać, że to jest coś innego niż zupa pomidorowa albo rosół. Wiadomo, że do zupy pomidorowej najlepszy do jedzenia w tym przypadku jest widelec. A tak, bo ty masz takie złe skojarzenia z zupą pomidorową. Ciekawe, czy przywołamy złe skojarzenia, złe emocje. Dałbym się oszukać. Naprawdę? Że to nie jest zupa pomidorowa. Dałbym. Znaczy, czułbym, że to jest... Powiedziałbym, że smakuje jak pomidorowa, ale... Nie odgadłbym, że ktoś po prostu... Zobacz, ale zupy pomidorowej nie lubisz, a jesz już drugi raz. Nie, ale tak chcę się upewnić, nie? Bo to jedna próba to jest dowód anegdotyczny. Ta. Smakuje mu i tyle. Jego mózg pokochał zupę pomidorową. Jest to inne doświadczenie. Dawaj ten rosołek. No to... Rosół to już w ogóle można się oszukać. Przez tę konsystencję. Kurczę, kura na zimno nie jest dobra. Ktoś przesadził z wydziwianiem. Tak bardzo chciał udziwnić, że aż przesadził. Więc, moi drodzy, eksperymenty w kuchni też mają swoje granice i to zapamiętajcie. Nawet z ciekłym azotem warto się bawić, ale trzeba wiedzieć jak. Pomidorówka tak, rosołek... Pomidorowa w tej postaci bardziej. Prawda? Z tą oliwą jeszcze pyszną. W tej postaci bardziej. Ktoś nie ma ciekłego azotu, a to może kupić zawsze suchy lód, który jest wszędzie dostępny. Też trzeba być ostrożnym, on ma co prawda tylko minus 70 parę stopni, a nie 170. A to było tylko po to, żeby wam pokazać, że bardzo łatwo jest oszukać mózg, bardzo łatwo jest sprawić, czy też wywołać wspomnienia, wywołać reakcję naszą na potrawy dobrze nam znane, zupełnie inną od tych, które do tej pory nam towarzyszyły. Ale teraz użyjemy czegoś, co każdy z was ma w domu. Jajo i sól. Macie? Macie. Pokażę wam, co z tym zrobić. Być może wszystko się zaczęło też od tego, co za moment z tym jajem zrobię, bo użyję najstarszej metody, jednej z najstarszych metod konserwowania żywności, zanim pojawiły się w domach lodówki, zamrażarki i wszelkiego rodzaju elektryczne przyrządy do schładzania żywności. Otóż będziemy starali się dokładnie to żółteczko z tego jaja sprowokować do zachowań innych niż na co dzień znamy. Ale ja bym chciał się ciebie zapytać o to, jak my rozpoznajemy, jak nasz mózg rozpoznaje smak? To jest bardzo złożone pytanie. No. Więc ty tutaj rób rzeczy, ja będę mówił. To ja oddzielę białka jaja od żółtka, dobra? Dobra. Mózg rozpoznaje smaki w bardzo podobny sposób, tak jak rozpoznaje na przykład kolory. To znaczy ma specjalne receptory, które reagują na różne rodzaje sygnałów chemicznych.
i te różne rodzaje sygnałów chemicznych, w zależności od tego, w jakich są proporcjach, są przez mózg potem interpretowane jako taki, a nie inny smak. Czyli mamy wrażenie kubki smakowe, które będą reagowały na słone, słodki, kwaśny, gorzki i ten mięsny umami. Umami, tak. Umami. I w zależności od tego, w jakim stopniu zostaną pobudzone, to mózg będzie miał taki, a nie inny smak, tak samo jak zobaczymy taki, a nie inny kolor, w zależności od tego, ile jest tam czerwonego, niebieskiego i zielonego. No właśnie, na tym kolorze też musimy się skupić w przypadku tego, co ja mam za moment zrobię, co razem zrobimy, bo chcę wam pokazać, że możecie naprawdę przywołać bardzo fajne skojarzenia, bardzo przyjemne skojarzenia z daniami, które na co dzień, no, umownymi daniami albo też elementami dania, które można łatwo wkomponować. Otóż te żółtka jaja będziemy, właśnie jak powinienem powiedzieć, kandyzować, suszyć. Użyjemy soli i cukru. Można konserwować, to jest konserwować. Będzie szerokie pojęcie. O. I teraz takie żółteczko wylewamy na mieszaninę soli i cukru. A teraz wyjaśnimy, dlaczego soli i cukru. Dlaczego soli? Bo sól, jak się ładnie mówi, ma właściwości higroskopijne. Czyli? Pochłania wilgoć z otoczenia. Tym samym produkt, który poddajemy działaniu soli? No będzie wyciągała z niego wodę, tak jakby. Można w taki szeroki sposób powiedzieć, trochę na okrągło, ale oddając rzeczywistość. Chodzi tak naprawdę o wyciągnięcie wody, bo woda powoduje, że mogą się tam namnażać bakterie. No i inna sprawa, że takiego dużego stężenia soli też mało co żywego jest w stanie przetrwać. Przetrwa na pewno żółtko. Co więcej, o czym rozmawialiśmy, zanim się pojawiliśmy z tą trzecią propozycją, powiedziałeś o tym, że warto też wspomnieć o tym, że niektóre potrawy, niektóre produkty mogą różnie smakować. Wrażenie smakowe, no to nie jest tylko wrażenie, które płynie z kubków smakowych języka. Tak. Tutaj będzie grała konsystencja rolę, co może się odbić na przykład na powietrzeniu takiej potrawy. Po napowietrzeniu też ten smak może się zmienić. No i też węch. Są takie substancje, które każdy może znaleźć, podejrzewam, u siebie w kuchni, które z zatkanym nosem będą smakowały jednak no, nie do poznania, można powiedzieć, typu cebula czy cynamon, gdzie ten aromat jest dosyć istotnym składnikiem wrażenia zmysłowego. Teraz, moi drodzy, mieszaniną soli i cukru. Proporcje najłatwiejsze do zapamiętania to 1:1, czyli jedna objętość soli, jedna objętość cukru, ale możecie dowolnie modyfikować, może być to sama sól. To oczywiście wpływa później na smak takich oto żółteczek. I teraz taką mieszaniną zasypujemy żółtka, zostawiając je w chłodnym miejscu na czas różny. Możecie dowolnie modyfikować, bo ten czas będzie wpływał tylko na konsystencję tego żółtka. Czy ono będzie bardziej odsolone, czyli odwodnione, czy też mniej. Nasze stały 48 godzin. Mam już tutaj przygotowane. I teraz, panie doktorze, jakby pan był uprzejmy je wypłukać. Czyli... łyżką, tak? Tak, wyjąć. Wybitnie ostrożny nie, bo ja mogę pokazać, jak one wyglądają. Trochę jak kandyzowane landrynki, przynajmniej teraz. Albo wysuszona morela. Albo wysuszona morela. A morele to dopiero będzie przypominało, jak to umyjemy. Z tej otoczki słono-cukrzanej. Czy można smak obliczyć, panie doktorze? Można pójść w konkretnym kierunku, zrobić wszystko, żeby ten smak był taki, a nie inny, ale... żeby pasował do siebie? Tak, w pewnym momencie te złożoności jednak się robią trochę takie za duże, żeby bez spróbowania tego po wszystkim być pewnym, że to tak smakuje, a nie inaczej. Prekursorzy kuchni molekularnej na tym się skupiali, że można pewne elementy ze sobą zestawić w sposób idealny, tak jak zestawiamy, nie wiem, wino z potrawą. Tak, tak, możemy się spodziewać, jaka reakcja przebiegnie. Możemy dzięki ale temu... Ale na poziomie produktów? Tak. Przypraw? Na przykład? Znaczy, nie zawsze doprawianie potrawy to jest reakcja chemiczna. Czasem to jest po prostu mieszanie składników, które chemicznie się nie zmieniają. Wtedy to jest kwestia po prostu zwykłych proporcji. Tak. Natomiast jak najbardziej możemy robić przewidywania, tylko że zawsze gdzieś one są obarczone taką, im bardziej złożony układ, tym większą niedokładnością. Ja te żółtka nazywam zawsze morelowym żółtkiem, bo rzeczywiście na pierwszy rzut oka, jakbyś mógł dzierżyć i swoją w dłoń, przypomina to niektórym albo landrynkę, tak, albo, taka duża landrynka. Żółtka. Albo duża landrynka, albo taka morelka. No i teraz to żółtko jeszcze, by spotęgować wrażenie, jakbyś mógł pokroić swoim nożem. Jakbyś mógł wyłożyć kilka takich plastrów, które są lekko klejące. Bardzo klejące. To nie jest takie łatwe, żeby to pokroić. Próbujmy. I próbujemy, tak? Mhm. Słone. Ale dobre. I na pierwszy rzut oka, na pierwszym kęsie w ogóle nie czuć jajka. Pojawia się dopiero, jak zaczynamy to rozpuszczać, rozgniatać, robi się maziste, klei się do zębów. Klei się bardzo. Mhm. Dlatego może lepiej nie gryźć. Jak landrynka. Świetna alternatywa
jak nie lubicie surowego takiego żółtka rozboltanego z tatarkiem, to może takie. I teraz, jeżeli tylko to zapamiętacie, to w ten sam dokładnie sposób potraficie każdy produkt, który zawiera w sobie wodę, wysuszyć dokładnie tak samo. I o ile to nie ma sensu prawdopodobnie w przypadku suszenia warzyw, to już na przykład mięsa, ryb, absolutnie tak. Ale tego mięsa i tych ryb, które można jeść na surowo. No dobra, moi drodzy, a teraz zadanie, które teoretycznie też możecie zrobić w domu. Tutaj w tym syfonie mam dwie rzeczy. Mam gaz i mam coś, co się znajduje w środku. W środku, moi drodzy, jest wygotowane mleko z parmezanem. Zmielone i przesadzone przez sito. Gładki, aromatyczny, niczym dobry wywar na minestronę, zupę taką włoską, klasyczną. I gaz? Podtlenek azotu. Znaczy, kiedyś się nazywał podtlenek azotu, N2O, to znaczy, że teraz to jest tlenek azotu 1. Tak jest. Jeżeli mielibyśmy bezpiecznie zdawać. No, jeżeli nie chcesz nim oddychać tylko i wyłącznie, to tak. Na szczęście będziemy używali go bardzo mało, a na dowód na to, że jest to bezpieczne, używany też w przemyśle, przede wszystkim do spulchniania, napowietrzania. Napowietrzania. Co zrobić, by jednak gaz zatrzymać? Co zrobić, by te pęcherzyki powietrza, które się pojawią, były stabilne? Otóż do tego wykorzystaliśmy kolejną rzecz, która w przemyśle się też pojawia, a która jasno kojarzy nam się z kuchnią molekularną. Guma ksantanowa, czyli? Emulgator. Emulgator. Skrobia kukurydziana poddana fermentacji, oczywiście różnym procesom, pod postacią proszku, absolutnie do wykorzystania. Po to tylko, by wywołać przyjemny efekt idealnej, gładkiej konsystencji. Dlaczego? No bo na przykład pire z buraka, jak sobie zrobicie, albo z pietruszki, albo z selera, żadne z tych warzyw nie ma w sobie skrobi, nie ma żadnego emulgatora. Dodając odrobinę ksantanu, możemy sprawić, że konsystencja będzie gładka, jednolita i aksamitna. I teraz chciałbym, żebyśmy zrobili bezę i oszukali nasz mózg. Ponieważ co my zrobiliśmy, a co wy zobaczycie, będzie po pierwsze jasno nam przypominało klasyczną bitą śmietanę. Tak jest? Jest bardzo blisko. Skojarzenia, panie doktorze? Bita śmietana. Chciałbym, żeby pan był ambasadorem widzów, spróbował i ze wszystkimi swoimi emocjami towarzyszył kamerze, dobra? Żebyście to zarejestrowali. Na gorąco, co jest? No nie spodziewałbym się takiego smaku, jakbym tego typu rzecz z takiego pucharka spróbował. Sam smak jest bardzo przyjemny, więc tutaj konsystencja tylko do tego dokłada taki efekt zaskoczenia. Mhm. To samo możecie wykorzystać do zrobienia owej bezy, o której wam wspomniałem, używając azotu, tego ciekłego azotu, takiej bezy na zimno. I to postaramy się zrobić. I takie beziki na kawałku pergaminu wystarczy teraz tylko zamrozić. Oczywiście będzie trwało to dosłownie kilka sekund, ale na tym polega zabawa w kuchni, na tym polega też kuchnia molekularna. Naturalny azot, naturalna pianka, z naturalnym ksantanem. Nie bójcie, a tym bardziej, że ksantan przecież ma swoje oznaczenie chemiczne. Chodzi ci o listę E. Tak jest. Domyślam się. Chciałbym powiedzieć, że E nie znaczy B. Ja bym powiedział nawet, że jeżeli coś ma w tej nomenklaturze, w tym oznaczeniu swój numer E, to znaczy, że jest to coś, czemu możemy zaufać, bo żeby tam się znalazło, to no nie może być dowodów, że w jakikolwiek sposób szkodzi ludziom. Mhm. I po numerze możemy dojść też, co to jest. To znaczy, że... Że barwniki mają zawsze od 100 do 199, mhm. Potem... Guma ksantanowa ma E415, tak, oznaczenie E415. No to są w każdym razie są konserwanty, to są na pewno są przeciwutleniacze od 300, bo witamina C ma numer zaczynający się od 3 w trzeciej setce, w czwartej setce od 300. Mhm. Ale taka ciekawostka, jak już dzisiaj sypię jak z rękawa. Jedziemy. Barwniki on są od 100 do 199, od E100 do E199. Im ciemniejszy kolor, tym większy numer. Czyli 101, 102, 103 to będą białe, żółte, 199, 198 czarne albo ciemnogranatowe. Nasz barwnika żadnego nie używamy, ale wydaje mi się, że to jednoznacznie może wam się skojarzyć z bardzo przyjemną bezą, choć parującą. Wydaje nam się, że wyszła dopiero co z pieca, choć wcale tak nie jest. Mocno zmrożona i temperatura jest naprawdę niska. I teraz postaram się ją tylko... Dobrze jest jej od razu nie jeść w tej postaci. O właśnie, to jest ten zimny słupek, o którym mówiłeś wcześniej teraz.
Trzeba o tym powiedzieć. Jeżeli już kiedykolwiek będziecie się bawili, próbowali eksperymentować z azotem, to trzeba chwilę odczekać, no bo można się rzeczywiście mocno poparzyć. Odczekajmy zatem chwilę. Ja ją celowo jeszcze mocniej schłodzę. Nie wiem, czy to słychać, ale wydaje mi się, że konsystencja jest 1:1, tak jakbyśmy upiekli, wysuszyli tę bezę długo w piekarniku. Możemy to położyć na deser. Możemy sprawić, by nasz mózg znowu był zaskoczony. Tym samym doznał czegoś zupełnie nowego. I na tym polega też nauka w kuchni, by sprawiać sobie przyjemność. Już? Proponowałbym poczekać. No. To jest pierwszy moment, pierwszy raz w historii, czy też jeden z niewielu momentów w waszym życiu, kiedy zimne będziecie, na zimne będziecie chuchali, by ostudzić. By ogrzać. Czyli ostudzić. Żeby nie parzyło, w takim sensie. Skąd się wzięło dmuchać na zimne? Mhm. O, być może właśnie. Przeżyję. A teraz przyjemniej niż takiej postaci pokojowej? To jest ciekawsze doznanie na zimno. Na zimno jednak? Na zimno, bo ten smak się trochę zmienia w miarę jak się ociepla ta beza. Mhm. A tutaj cały czas od początku jest to samo, więc jeżeli chodzi o takie złożoność tego doświadczenia, to tutaj jest ona większa. Teraz, moi drodzy, jak prawdziwi naukowcy, mamy dużo siana. Prostymi metodami możecie, w cudzysłowie, oszukać nasz mózg. Ale pytanie do pana doktora, bo zamierzam wykorzystać białą czekoladę. A jak wiadomo, od słodyczy człowiek się bardzo mocno uzależnia. Dlaczego? Od jedzenia generalnie, dlaczego się uzależniamy? Czy jesteśmy w stanie to wytłumaczyć? Możesz to odczytać nawet z etykiety. Proszę. Zobaczyć, ile tu jest, jaka tu jest wartość kaloryczna. Ale zobaczymy, czy twój mózg będzie w stanie ją zaakceptować. Białą czekoladę zawsze. Zawsze? Zawsze zaakceptuję jako nagrodę białą czekoladę. W każdej postaci? W każdej postaci. Kładę dolary przeciw orzechom, że tak. Próbuj, proszę, próbuj. Dobra, przełóż mi trochę siana do tego garnuszka. Garnka. Tak. Trochę siana to jest... Garść. Czy to jest garść twoim zdaniem, czy mniej? To jest duża garść. To jest duża garść. Ja mam duże dłonie, więc... Więc zróbmy tyle. Dobra, niech będzie tyle. Ach, czekaj, czekoladę nie tą. Zapomniałem. Czekoladę od razu połamiemy, zwiększając tym samym jej powierzchnię. Może być połamana, tak? Też jest przyjemna w jedzeniu, prawda? To mi nie przeszkadza w ogóle. Dobra, więc taką pokruszoną na większe, mniejsze kawałeczki czekolady wysypuję na talerz. Dalej jest przyjemnie. Zobaczymy reakcję pana doktora na to, co za moment zobaczy. Podpalamy sianko. Sianko, ta miska będzie nam potrzebna. I teraz ja panu wytłumaczę, co pan zrobi, bo to jest bardzo ważne doświadczenie, dobra? Złapię wam troszkę tutaj tego dymu. Jak to się będzie tliło już prawie, pojawi się dużo dymu. I ten dym jednym ruchem przeniesiemy tutaj, przykrywając tę czekoladę, okay. Tym samym ją wędząc. Dobra? Okej. Okay. Uwaga. Siano łąkowe, jakby pan pytał, z dużą ilością ziół, chwastów, kwiatów polnych. Bardzo przyjemnie się kojarzy. Dobra, przykrywamy? O, właśnie. Powiesz mi kiedy, dobrze? Tak. Go. Tak, żeby za dużo nie uciekło. Spanikowałem. Trochę tak, ale ja to rozumiem, bo tu jest ogień. Ogień w kuchni, wiadomo, niebezpieczna rzecz. Teraz, moi drodzy, widać, że pod tą kopułą jest naprawdę solidna porcja dymu. Jak się długo musi to wędzić? No to jest dokładnie tak samo jak z żółtkiem czy z innymi rzeczami w kuchni. Czas ma tu znaczenie pod kątem tego, jak bardzo chcecie mieć uwędzoną czekoladę, tak jak sami chcecie mieć wędzoną, nie wiem, kiełbasę, szynkę. Ty ze swojego punktu widzenia patrzysz na słodką czekoladę, która ci się dobrze kojarzy, jako nagroda. I widzisz, że przykryłem ją tym spalonym sianem pod postacią dymu. To dalej jest to akceptowalne? W 100%. Naprawdę? Tak. To co zadziałało, że ciebie to nie odstrasza? Przecież to są dwa różne smaki, dwa różne aromaty, może o tak. Niezbadanymi ścieżkami potrafi mózg czasami pójść. I dlatego nauka, moi drodzy, cały czas się rozwija i mamy co robić. I pan doktor ma robotę. Po kilku minutach dosłownie czekoladka jest uwędzona. Pachnie zupełnie inaczej. Pachnie jak dobra, przepraszam za wyrażenie, myśliwska kiełbasa. Postanowiłem pójść na całość. Przesiany popiół ze spalonego siana. Dalej będziesz chciał to zjeść? Czy już mniej?
Przyznaj szczerze. Ciągle. Naprawdę? Naprawdę. Więc troszkę... Jak nie z łakomstwa, to z ciekawości. Troszkę obtoczymy taką czekoladkę owym popiele. Zapach jest sera wędzonego teraz. Takiego oscypka prawie. Takiego oscypkowatego, no. No to spróbujemy te szare kamyczki porozkładać jak połamane płyty betonowe tutaj. No i o to tak naprawdę chodzi. Jak sprawić, by nasz mózg czytał zupełnie inaczej to, co my wiemy, że jest czekoladą. Spróbuj. Możesz otrząsnąć z nadmiernej ilości popiołu, jeśli to przeszkadza, nie ma niczego problemu. Jest ten taki delikatny aromat wędzonego sera. Ale czekolada smakuje cały czas bardzo dobrze. Wszystko gra? Mhm. Molekuły pasują do siebie? Pasują. I to powinniście zapamiętać. Wędzenie słodyczy to też jest przyjemna rzecz, którą już w Polsce dawno temu znano, bo chociażby wędzone śliwki. Myślę, że to byłby numer jeden z dzisiaj, jakbym ustawiał. Ze wszystkich rzeczy, które jadłeś? Najtrudniej, jakbyś miał wskazać jedną rzecz, którą by ci było odszyfrować, to co by to było? To właśnie byłaby ta pomidorowa. Pomidorowa. Myślę, że pomidorowa, tak. A rosołek? Moim zdaniem rosół był hardkorowy. Rosół wygląda jak pomyłka. Rosół to jest taka, że ktoś kombinował i trochę przesadził w tym miejscu. I po to, moi drodzy, są doświadczenia tutaj, byście wy tych pomyłek nie popełniali. Teraz już wiecie, co należy zrobić. Wędzona czekolada? Na pewno bardzo przyjemna. Padło dzisiaj wiele stwierdzeń, których nawet ja nie rozumiem i się nie wstydzę do tego przyznać, ale jeżeli chcecie je bardziej zrozumieć, pamiętajcie, zaglądajcie na kanał Dawida, Uwaga Naukowy Bełkot, tam jest wszystko dokładnie wytłumaczone. Prośba do ciebie, jakbyś mógł zaprosić, żeby nasz kanał też polubili i subskrybowali. Jeżeli dzisiaj zostaliście czymś zaskoczeni, to jest sposób, w jaki wasz mózg się uczy, a uczyć się to jest dobre. Tak. Więc jak jest dobre, to trzeba to nagrodzić. Możecie to nagrodzić subskrypcją, lajkiem albo komentarzem, żeby ten film zyskał trochę trakcji i więcej osób się zaskoczyło i czegoś dowiedziało. To wszystko, moi drodzy. Zatem jak to zrobicie, to na pewno was nic ciekawego w życiu nie minie. A być może będzie nawet to mrożona pomidorowa, wędzona czekolada albo wysuszone żółtko. Żółtko jest piękne. Dzięki. To żółtko też by było wysoko. Naprawdę? Tak. To ja mówię do zobaczenia, do usłyszenia, jak to zwykle mówię. Ja też mówię do zobaczenia, do usłyszenia, ale wędzona czekolada nie, a żółtko? Czekolada, żółtko, beza i pomidorowa za wrażenia. Dobra.